Naprawdę myślisz, że... Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. Oczywiście jak widzicie z dodatkami Quest Pack i oczywiście Content Mod 2.6. I dzisiaj oczywiście kolejny odcineczek z tejże gry. Dawno odcinków już no nie było z miesiąc, bo chciałem zakończyć, jak widzieliście, najpierw dodatki do GTA 4 właśnie. Właśnie wznowiłem też Wiedźmina właśnie trójkę. I powiem wam, że... co chciałem wam powiedzieć? Że odcinki z Far Cry'a bardzo fajnie przyjęliście, jestem bardzo zadowolony też. Bardzo zadowolony jestem. Się podobają odcinki. Były trochę krótsze, ale wiecie, nie chciało mi się za bardzo takich długich nagrywać, wiecie, z takiej gry. Wolę takie króciutkie nagrywać, po 20 minut, po 20, ileś wiecie. Jakoś tak po ostatnio, jakoś tak nagrywałem, wiecie, te Wiedźmina właśnie odcinki. Pojawiły się w 16 minut jeden, drugi 18 właśnie. Bo to były rano nagrywane właśnie, jeszcze przed, no, przed pójściem do szkoły. No i wiecie, czasu nie było za bardzo, żeby dłuższe nagrywać, wiecie, z 30 minut albo 20 ileś. Sobie zapisaliśmy na drugim, nie, na, chcę na drugim zapisać slocie. Bo powiem wam, że przed nagrywaniem jeszcze tego odcinka się przestraszyłem, wiecie dlaczego? Bo nie był włączony balans alternatywny właśnie i w ogóle nie było tutaj save'ów, wiecie? Właśnie, no save'ów nie było w ogóle żadnych zapisanych, się właśnie trochę, powiem, przestraszyłem. Wszystko jest już. Ale cóż, już naprawiłem to właśnie. Chwilunia, co my tu mamy jeszcze? Chwila, muszę sobie ogarnąć, bo już, da, jak wiecie, dawno odcinków nie było. Ile dla niego tych skór potrzeba? Ile ty chcesz tych skór? 10 wilczych skór, okej, dobra, a ja mam ile? Jedno? Dziwne. Zaraz poszukamy tutaj sobie kolejnych. Chyba o tutaj była, a nie, ja już zebrałem stąd, co nie? Ja już stąd zebrałem, dobra, tu nie ma. A może wszystkie już, kurczę, dałem mu? Ja już za bardzo nie pamiętam, wiecie? Kiedy to były te odcinki, co nie? Chyba wszystkie jemu oddałem, tak mi się wydaje, ale... nie wiem. Aha, dobra, wiem. Wiem. Czekajcie, gdzie stoi ten... aha. Tutaj ktoś... o, jest, wilcza skóra, fajnie. Poczekajcie, tu mamy właśnie... się włamiemy tutaj, włamiemy się chociaż trochę tutaj. Zabierzemy mu rzeczy trochę. O, i mamy od razu paczkę. I tu powinna być druga paczka. Ej, co jest? O, jest złoty kielich, fajnie. I też wypełniliśmy właśnie misję. Taką poboczną właśnie u kogo to? Czekajcie, czekajcie. U Seruk? Chyba tak się ten gościu nazywa. Wiecie, ja już nie pamiętam, jak oni się nazywają, te NPC, tak można powiedzieć, wiecie, te ludzie właśnie w tych miastach takich, czy wioskach, bo to jest wioska Cave Dan właśnie. Miasto to jest na przykład ten, Montera właśnie, wiecie, te takie większe miasta to są te miasta, a wioski to co innego jest, wiecie. Okej, okay, dobra, to już wypełniliśmy jedną misję taką poboczną. O, Silas właśnie, on był w Gothicu jedynce, mi się wydaje, że to on jest. Ja już kiedyś mówiłem, wiecie, w poprzednim odcinku, że to z jedynki właśnie jest, ale wiecie, nie wiadomo, nie wiadomo, bo to może jakiś nowy Silas, ale jest właśnie... nowego dodali, wiecie. Ta charakterystyka jego taka fajna jest, inna. Kurde, trochę mi tu muli, ale cóż. Proszę. Gra źle jest zoptymalizowana. O, jak słyszycie dźwięki z Gothica jedynki podajże. Nie, na razie chyba nie. Chyba albo sprzedamy mu kilka tych rzeczy takich. Chyba tylko tyle mam, co nie. Chochle zostawiamy oczywiście. Bo będzie jeszcze taka jedna misja właśnie, ale ja na razie nie będę zdradzał, pewnie trzeba będzie zbierać te rzeczy. Ich będzie bardzo, bardzo dużo.
chyba wszystkiego będzie po 40 sztuk bodajże. I ta misja będzie w... Wiecie, dowiecie się w swoim czasie. W przyszłości. A to dopiero za jakieś kilkanaście odcinków pewnie. Jeżeli się wyrobimy, wiecie. Bo nie wiem jeszcze jak to będzie. Kufer alchemika. Tego nie otworzymy. Poczekajcie, wszystkie już misje zrobiliśmy? Chyba nie. To są te poboczne, to tam pobocznymi na razie się nie zajmuję. A właśnie, tutaj jeszcze mamy Jacka. Znajdź buntownicze. Roko to chyba mi się wydaje. On będzie... Aha. Aha, walczą z tego potwaring. No okej, dobra. Dobra, chwila. Ja muszę się zastanowić teraz, jakie mamy jeszcze misje tutaj zrobienia. Tutaj u tego, jak on się nazywa ten gościu? Gamal, asasyn. Wiecie, Czekajcie. Co jest? No, z tej sąsiedniej takiej części mapy właśnie, asasyni tutaj zamieszkują. Tu buntownicy orkowie. Orkowie i bandyci oczywiście są tutaj. A tu... o Jezu, Xardas na pewno. O, będzie mieli problem ze znalezieniem Xardasa. To będzie zabawa, powiem wam. Ale na razie nie będę wam zdradzał, wiecie, w przyszłości dopiero. Tu będzie mieli tych, kurde, jak one się nazywają. Ojeju. Normarczycy, o właśnie, sobie przypomniałem. Klasztor, kurde. Ja będę wykonywał właśnie zadania, wiecie jak? Ja chyba jeszcze wam nie mówiłem tego, jakie będę tu robił zadania. Nie mówiłem jeszcze. Będziemy szli po kolei, wiecie? Okara, Silden. Będziemy szli po kolei, wiecie? Z Montery pójdziemy do Okary. Znaczy, najpierw zrobimy tak. Zadania w Cape Dan, oczywiście. Później w Monterze. Później oczywiście, jeżeli nam się uda, w Okarze. I w Silden. W Silden, a później pójdziemy do Goty, bo tam będzie nasz przyjaciel, oczywiście, tam wiecie, orka jego zapali. Później do Faring. Do Faring. Ja wymieniam tak, jak pamiętam, wiecie, jeszcze. Później chyba do... Od Faringu do... Chyba dotąd. Chyba dotąd. Nie pamiętam już za bardzo, wiecie. Bo w Wengardzie to będziemy dopiero jakoś tak w środku odcinków jakoś tak. Nie wiem, ile tych odcinków będzie jeszcze. Ja spróbuję oczywiście nagrać całą serię, jeżeli mi się uda oczywiście, żeby nie było żadnych problemów. Aha, z tych miejsc pójdziemy do Geldern, później do Trellis, a później do Nemory jeszcze. Nemora. Też taka wioska, wiecie, tak jak Okara oczywiście. A później... Później zobaczymy. O to jest naj... Nie, to nie jest najfajniejsze miasto, tylko o to jest najfajniejsze miasto, wiecie? Najfajniejsze miasto, bo malutkie jest i fajne. Benaraj, Bensala, Bakarysz. Wiecie? I to przypomina mi się z Arabami, wiecie? O to mi się przypomina z Arabami. Araby, wiecie? I Lago właśnie, tak troszeczkę. I to jeszcze mi troszeczkę. Braga. Jest takie przecież miasto, co nie Braga przecież. Albo Bakarysz. Jest takie miasto przecież. Morasul to nie wiem, czy jest. Isztar. Tam będzie trudno się dostać. Bo trzeba będzie mieć, wiecie, reputacji bodajże... Wiecie, ja już nie pamiętam za bardzo. Chyba ponad 70 trzeba będzie mieć reputacji, albo nawet więcej. U koczowników trzeba będzie mieć chyba dużo, bardzo. Ale cóż, to w swoim czasie się okaże, co i jak będzie, wiecie. Na razie sobie pójdziemy... Zniewolony kopacz? A jest. Czego ty nie zdejmiesz, kurde mole? Ja pierdzielę. Tej zbroi buntownika, idioto. Znaczy, nie buntownika, tylko tego. Co się stało? Nigdy nie widziałem człowieka przyzwyczającego. Boże, zapomniałem. W jedynce byli. Zbroja. Boże. O Jezu.
wiecie, jedynkę już dawno nagrywałem, już nie pamiętam, zaraz będzie 2 lata już. Niedługo, zaraz, no. Kurde, nie pamiętam już. Zbroja. Cienia, właśnie, cienia, o. Bo zapomniałem przecież, że tutaj w tym dodatku, wiecie, dodali te rzeczy z jedynki i dwójki, zapomniałem przecież. Zbroja cienia właśnie. Ale też fajnie wygląda bezi, wiecie. Bardzo mi się podoba tutaj w tym dodatku. Tam jakiś nowy dodatek też chyba wyszedł, ale nie wiem. Nic nie wiem. Czemu nie zajmiesz się czymś innym niż przerzucaniem gnoju? Dlaczego? Bo zmusili mnie do tego orkowie. Kazałem ci się przestać głupio uśmiechać. Okej. Nie zawsze byłeś świniopasem, prawda? A któż z nas zachował stanowisko sprzed wojny? Spytaj wszystkich, którzy nie chcieli się poddać. Przed wojną należałem do milicji. Inos wie, że wszystko bym oddał za... Już się wydał sam. Należysz do buntowniczego podziemia. Buntownicy. Jesteśmy to... prostymi ludźmi, którzy nie chcą zaraz się powiem. Zaraz komentuję jego słowa. Albo teraz. Po co powiedział słowo znaczy, Bezi zaczął coś o buntownikach. A ten Phil zaczął pedofil, ja tak kiedyś mówiłem na niego. Dlaczego on zaczął o tych buntownikach, że ich nie lubi? To po co on jest, po co on należy do tych buntowników? Ja tego nie rozumiem, po pierwsze. No, ludzie, jak nie lubi tego słowa, to po co go wymawia? Ja nie mogę, ale on jest... On w ogóle... Ten Phil, pedofil, oj Phil... On jest kurde porypany człowiek trochę. Czekajcie, tam jest Seruk. Oj, zamknij się już. Ej, to czego nie mogę? Oj, kurde. Cicho bądź, dobrze, ziomuś? Bo już mnie wnerwiasz. Dobra, zaraz gadamy z nim. Dokończymy te, wiecie, te kwestie z nim. Jak mogę was wesprzeć? Tutejsze życie nie jest pozbawione zagrożeń. Kogo mam zabić? Nie, Przysyła mnie Javier. Byłeś więc już w Redo. Byłem. Dobrze wiedzieć, że wciąż istnieje. Dziękuję za informację. Fajnie. Kiedy? Sami sobie nie po... W latarni. Oj. Z jego pomocą. Dobra, na razie nie mówmy o... Żadnych zadań nie mam? Mam. Ale jak? Dostarczam broń. A, 3 paczki. Poczekaj chwilę. Na kogo? O co chodzi? Bierzesz wszystko, co chcesz. Interes... Co to za praca? Właśnie. W magazynie Urkrasa jest kilka złotych. Jeśli sprawisz... Sprawiłem. O, w doświadczenie dostaliśmy jeszcze. Fajnie. Na razie z nim nie gadają, albo... Pokaż. Co ty tu masz ciekawego dla mnie? Lekka zbroja... O, ty bandyto jesteś. Że takich trzymają tutaj w ogóle. W wiosce orków. O, mamy jeszcze jedno wilcze skóro. Wilcze skóro, Boże. Jesteś tu od niedawna, nie? No tak. Więc posłuchaj. Jeśli będziesz czegoś potrzebował... Rozumiem. O właśnie. Masz dla mnie jakąś pracę? Jasne. Mogę ci dać kilka zadań od ręki. Potrzebuję mikstur leczniczych. W Cape Dawn panował ostatnio Chyba nie mam nam. Nie mam? Jasne. Serio, nie mam żadnych mikstur? Aha, jedną mam. Kurde, po co on powiedział... Nie wiem, czy wy to zobaczyliście, czy zauważyliście to. Że on powiedział, że ma dla nas kilka zadań. A u niego będzie tylko jedno. Ja tego nie rozumiem w ogóle. W ogóle źle gra jest dopracowana. W ogóle, kurde, te kwestie z ich. To są w ogóle źle źle zrobione są w ogóle, kurde. To jest porąbane trochę. No ale cóż, no niestety. No niestety. Taka sobie gra. Znaczy, gra jest spoko. To nie tylko, wiecie, te... Optymalizacja jest, no, do dupy. Tak, z przeproszeniem mówiąc. Dobra, co my tu mamy jeszcze za zadania w ogóle? Bo ja już nie pamiętam, znaczy wiem jakie, tylko mi się za bardzo już nie chce ich robić, wiecie, ale cóż, zrobimy spokojnie. To sobie zrobimy później. Paczki jeszcze, on chce tych mikstur jeszcze, kurde. Co za... A ile udanych mam? Tyle i tyle, a nieudanych? Aha, 0, dobra, to dobrze. Dobrze jest, bardzo dobrze, powiem wam szczerze, bardzo. Fajnie, 0 niewykonanych zadań, wykonanych dużo. Fajnie.
W dwójce bym już miał chyba z 5 nieudanych, albo tu, około. Na arenie? Tak, chcę walczyć. Chcę walczyć na arenie. Dobrze. Jeśli zdołasz go pokonać, porozmawiaj. Dobra. Co? Okej. Wchodzimy, no chodź. Pokaż. Orak! Walka! Uuu, trudni są tu, o kurne. A, wspomniałem, o kurde. Nie opuszczam. Oh shit! Oh shit! Oh shit, kurde, mam nadzieję, że nic się nie stanie, jak weźmy na przykład energię życiową. Jeszcze życia trzeba, kurde, 70 to jest mało. To praktycznie nic. Ale weźmy sobie surowe mięso. Będę musiał sobie, jak to, zrobić z tego mięsa pieczeń, wiecie? Pieczeń dodaje więcej żyć, znaczy punktów energii. Broń się! No broń się! Kurde! Ja pierdzielę! Frajer zabierze mi kasę! Kurde! Kurde! Ja nie żartuję! Ty cholero, ty! Co za... Brak słów. Po prostu brak słów do niego. No... Nie mogę. Kurde! Dlaczego żeś mi to zajumał? Kurde, człowieku! Dostaniesz za swoje zaraz! Ja nie żartuję! Ja nie żartuję! Kurde, co za... Kurde, co za debil! Inaczej nie powiem już. Kurde, nie wiem, niepotrzebnie wziąłem to, ale okej, już tam przepadło. Kurde, frajer zabrał mi broń, teraz będę musiał z jakiegoś gówna atakować. Znaczy nie powiem. Dobrze, że da się powtórzyć walkę, wiecie? Frajerze ty. Kurde, opuszcza arenę, idioto. Dobrze? Dobrze. Ty frajerze! Co za frajer! Co za frajer! Co za frajewisko jedno z niego. Ja pierdzielę. Ile mu żyć odziąłem? Jak fajnie, kurde, ten. Jak fajnie się zatrzymał. Fajnie. Najlepsze to mi się podoba, że on nie atakuje jak mam czekać tam otwarte ekwipunek. To jest właśnie bardzo dobry plus zrobili tutaj w ogóle w tej grze. Frajer. Kurde, masz frajerze. Wow, 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 wow. Co za frajer? Kurde, nie. Masz mnie nie atakować. Kurde, stracę tu wszystkie praktycznie. Ja pierdzielę. Kurde. Praktycznie całe życie prawie straciłem. Ja pierdzielę. Jaki łajdak! Pięknie, wreszcie mi się udało, kurde! I frajer mi zabrał... Serio? Wszystko mi zabrał? 2000 zabrał mi kasy? O, no nie! Ja tak się z wami nie bawię. Wiecie? No to chciałem, a nie co innego. Czekajcie, co my tu mamy jeszcze? Beczka złodo. O właśnie, dobry plus. Znaczy, fajnie. Chociaż nie będzie, znaczy nie będzie marnować tego, wiecie, mięsa, tych ziel leczniczych, wiecie, żeby sobie uzdrawiać życie. Tylko sobie tak zrobimy. Wiecie, beczka też ulecza, przecież. Nas. Znaczy bez jego. Mnie nie uleczy przecież. No dobra, okej. Okay. Który będzie jeszcze ze mną atakował, bo ja już nie wiem tam za bardzo. Ten to będzie chyba darmo. Wow! O kurde, skąd ty masz hełm tu? Ja pierdzielę, to tylko dwóch było? Nie mieli dość problemów. Tylko dwóch? Serio? Coś mi tu nie pa... To tylko dwóch gości jest tu. Serio? No chodź tu. A, to ty frajer. Chodź tu,
chłopcze. Kurde, ty walczył z tej broni, spierdzielaj. Frajer. O kurde, nie lubię tej broni w ogóle. Nie w tą stronę, kurwa. Ja pierdzielę. Pięknie. Dobrze i... Kurde, frajer. Co za frajer? Ja pierdzielę, spierdzieloj. To dobrze. Dobrze. Lepiej będzie. Kurde, frajerze, ty pierdzielony. Co za... Ja pierdzielę. Oh my god. Nie mam broni żadnej. Kurde, znaczy... Mam broń, ale ona słaba jest. Kurde. Dobrze, że nie grałem. Dobrze, że w... no... W Dark Soulsy nie gram, wiecie? Bo w Dark Soulsach bym jeszcze miał... przerąbane. No wiecie, tę serię zawiesiłem, ale może ją odwieszę, ale na razie jest ona nieaktualna, wiecie. Jest jeden odcinek, ale... Lamiłem po prostu. Na klawiaturze masakra, na padzie jeszcze gorzej. Po pierwsze, ja nie umiem, kurczę, grać na padzie. W ogóle nie umiem grać, nie wiem, musiałbym się nauczyć, wiecie. Musiałbym się nauczyć tego, czy grać na padzie, wiecie. O, shit! Serio? Fuck, frajerze, pierdzielaj. Kurde, frajer! Dobra, odejdź, Bezi, odejdź. Odejdź, co ty, kurde, taka Garen w tym, w lolu? kurde, fuck. Fuck! Kurde, frajerze ty. Otrutki nie biorę nawet, bo ona nie da nic mi. Praktycznie nic mi nie da. Dobra, kurde, ja... Czego mam tylko 5 tych ziel leczniczych? O kurde. Czyżbym ja mu nie dał tego? Kurde. No nie wierzę. Fuck! Co ja zrobiłem? O, shit. Wolę, kurde, fuck ja. Kurde! Straciłem wszystkie ziele lecznicze, kurde, chciałem to. Co za frajer! Kurde, nie gram w to po prostu! Zabierze mi frajer broń znowu! Zamknij mordę już, zamknij się! Dobrze, lepiej będzie, jak zatrzymam broń. Kurde, zaraz cię kopnę w dupę. Dawaj to złoto. Jeszcze wiele do zrobienia. Co za debil! Zajebiście po prostu. Po prostu... Oh my god! Po prostu zawaliście. Kurde. Oh fuck. Ty co za frajer? Ja pierdzielę, mam już go dość. Serio. Mam już dość tego... Kurde, człowieka, tego darmoka całego, wpierony. Czekajcie, mana... Nie, mana mi niepotrzebna, mam tylko... Ja pierdzielę, nie wierzę. Gorzej już być nie może. Nie wierzę. Kurde. Jak go atakować, wpieruny, tego frajera? No co za frajer, już zaczął, kurde, atakować mnie. No co za... No co frajer? No co za... idiota? Kurde! Nie, po prostu... Zajmę się twoim złotem. Pizgnę cię! Będzie, jak zatrzymam broń. Co za frajer? Cię kopnę! W piruny! Frajer! Co za frajer? Kurde, mam już go dość. Mam już dość tego człowieka, mam już go dość, serio. Mam już go dość. Nie będę przecież na nim używał przecież żadnych czarów, co nie, bo zaraz się za mnie wszyscy zlecą przecież, co nie? Kurde, co za debil.
Ja pierdzielę, nie mam życia już praktycznie. Co za... Nie, ja przyjdę tu kiedy indziej na tą arenę, bo ja nie dam rady. Na razie dam sobie spokój, wiesz? O tym. Aroku? Głupi orku? Kurde, ja nie ma tu w ogóle żadnych... Tylko jedna, serio. Tylko jedno ziele leśnicze. O kurde. Nie, ja muszę jakoś... Powiem wam szczerze, że... Trzeba jakoś się... polepszyć tutaj, wiecie? W walce w ogóle. W walce. Bo ja już... Tu nie ma w ogóle żadnych tych, serio? Kurde. Żelazo dyga tylko. A, fuck. Tylko mam 4 te. Trochę lipa. Kurde. Ja pierdzielę, nie mam żadnych tych już ziel leczniczych. Przecież mica u niego jest jeszcze. U tego... Eziel, tak? U tego... no... O, u tego frejera. Kurde. Nie no, po prostu zlami... A, czekajcie. Chwila. Kurde, nie wiem... Ajajaj. O, fuck. Kurde, lipa. Bardzo lipa. Kurde. Kurde, lipa, fuck. Mój błąd. Bo zamiast oddać mu te, wiecie, te ziele lecznicze, to ja je wziąłem i zjadłem po prostu. No kurde, mój błąd. Ajajajajaj. No, błąd mój. Kurde, może tu... Co jakieś gdzieś tu, nie wiem, jakieś ziele lecznicze czy coś w tym deseń. Bo tu słabo, kurde, tutaj jest. Tu Herek jest. Harek czy jak on się nazywa? Harek. A. On ponoć był też w jedynce, jak pamiętam jeszcze. Albo... W jedynce chyba był. W tej chwili już... Pamiętam, nie pamiętam totalnie. Nie pamiętam już. Czekajcie, to metalo... Aha, za ciężkie dla ciebie to jest. No tak, tak jak myślałem. Tu żadnych roślin nie ma, co nie? Tam są wilki, to tam nawet tych wilków nie będę zaczepiał. Tak, głodne wilki tam są jeszcze. Kurde, nie wiem za co się wziąć najpierw, wiecie? Bo tu w ogóle żadnych roślin nie ma. Nie rosną. Nawet nie ma tych. Lipa, powiem wam, lipa bardzo. Bo tu żadnych roślin nie ma. Kurde. Ajajajajaj. Trochę lipa. Bo muszę mu dać temu alchemikowi, wiecie, 12 ziel leczniczych aż. Powiem wam, że dużo, bardzo dużo. Tam jest jeleń, tu są jakieś wilki. Głodny wilk tam jest aż. No dobra, kurde, lipa. Tam jest jeleń. Słoneczne ziele. Kurde. Lipa bardzo, lipa. Kurde. Aż chrypki dostałem, powiem wam. Jakie tu w ogóle są jeszcze misje? Tak przede wszystkim. Paczki z bronią dla Phila. Kurde, nie wiem. Kurde, lipa powiem wam, bo ja nie dam rady z tym gościem zaatakować, żeby go... no wiecie, pokonać tego gościa. Lipa. Kurczę, a tam nie ma żadnych tych roślin czy coś takiego. Tutaj jest tylko... Nie, na pełzacze nie idziemy w ogóle, nie. Nie. Nie, ja na tam nie idę. O, tu coś jeszcze mamy, jakiś zardzewie miecz. Okej. Okay. Tam jest stopielec. Stopielca nawet... Nie, tu nic nie ma nawet, nie. Nie ma co tu szukać nawet. O, tu coś mam. A, magiczny korzeń. To mi niepotrzebne nawet jest. Magiczny korzeń, ile on ich? 26. A, on daje manę. To będzie potrzebne, powiem wam szczerze. Wytrzymałość, tak. Nic nie ma na zwiększenie. Trochę... No. Kurde, nie fajnie. Co ja mu oddam, kurczę, temu Ezielowi całemu? Wiecie, temu alchemikowi. Kurczę. Źle to, kurde, zrobiłem, powiem wam. Źle to rozmyśliłem nawet. Bo zamiast mu oddać, ja zapomniałem, że misja jest u niego taka, wiecie, żeby oddać mu te rośliny całe. A ja, kurde, zjadłem po prostu te rośliny. Te ziela całe, wiecie.
Kurde. Tam co te, tam nawet nie będę wchodził, wiecie, na ten, do tego domku tam na górę. No nie wiem, moi drodzy, nie wiem jak ja to zrobię, kurczę. W kolejnym odcinku pójdziemy oczywiście do... jakąś nazywa? Buford? Nie, Cyrus. Spróbuję zaatakować ten obóz bandytów, który leży aż... Podajże... nie, to znowuż. Podajże my jesteśmy tu. Tu jest Vanguard. Gdzieś o tutaj. Tak mniej więcej. W takiej jaskini tam, gdzie przy, właśnie jest Ortega. Wódz, no szef tych... tych wszystkich bandytów właśnie, którego trzeba zabić. I dostaniemy dużo może doświadczenia. Ale to dopiero w kolejnym odcinku właśnie. I w tej chwili się żegnam i oczywiście się widzimy w kolejnym odcinku. Cześć!